Miniona noc była pogodna w wielu miejscach Wielkopolski. Tylko miejscami zachmurzenie wzrosło do umiarkowanego, m.in. na zachodzie i południowym zachodzie Wielkopolski. Dzień dobry, Szymon Kozłowski. Witam Państwa weekendowo. Mamy niedzielę, w kalendarzu 20 dzień października. No a ja Państwa już teraz zapraszam, byśmy razem spojrzeli na mapy pogodowe, byśmy razem zobaczyli, jakaż to pogoda czekać nas będzie dziś do końca dnia. No i nie zapomnijmy o informacjach związanych z kolejnymi dniami jesieni. No a ja w dzisiejszych serwisach porannych, przedpołudniowych i okołopołudniowych zabieram Państwa do Jasina. Znajduje się dokładnie przy ulicy Poznańskiej 57, gdzie jesień jest i pokazuje swoje piękne oblicze. Nie tylko tutaj chryzantemy, nie tylko piękne kolory, ale także między innymi znicze, bo przecież zbliża się okres bardzo ważny, przełomu października i listopada, gdy zwłaszcza wtedy pamiętamy o naszych bliskich zmarłych. Przed nami Dzień Wszystkich Świętych, to pierwszy dzień listopada, później Dzień Zaduszny i oczywiście chcemy godnie upamiętnić naszych bliskich zmarłych. Tutaj, drodzy Państwo, także jest i taka możliwość, tym bardziej, że tutaj jesień zaprasza przez 7 dni w tygodniu. Można tutaj przybyć i zresztą samemu te piękne kolory jesieni, które tutaj w różnych miejscach są, zobaczyć. No a tak jak teraz właśnie też pokazujemy te możliwości, by pamiętać w ten najlepszy sposób o naszych bliskich, między innymi 1 listopada. Zobaczmy, jaka pogoda przed nami. Dziś w godzinach popołudniowych słońce bardzo często będzie razem z nami, a około 15-16 niebo bezchmurne nad stolicą Wielkopolski. Wieczór zapowiada się także bardzo pogodnie. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane w planach synoptyków. Dzisiaj także przyjemnie ciepło, 16 stopni, tyle w godzinach popołudniowych. Po 21 10 stopni w stolicy Wielkopolski i wiatr, który powieje z południowego wschodu. Będzie to wiatr słaby, momentami umiarkowany. A my sprawdzamy już teraz, co przyniosą kolejne dni jesieni. W poniedziałek na początku nowego tygodnia słońce będzie często wyglądać z zachmur, których jednak więcej niż dziś na poznańskim niebie. Od 8 do nawet 17 stopni przyjemnie zapowiada się poniedziałek. Wtorek przyniesie dużo słońca, dużo błękitu nieba i nawet do 18 stopni. W środę zachmurzenie umiarkowane, minimalnie stopni 7, maksymalnie 14. Zwracam uwagę na ciśnienie wysokie, 1034 hektopaskale i będzie rosnąć właśnie w środę. Sprawdźmy jeszcze temperatury prognozowane na kolejne 7 dni. Zaczniemy od poranków. W czwartek rano 4 stopnie, w piątek 6, w sobotę 8, a w pełni dnia w czwartek 13, w piątek 13, w sobotę 12. Ależ przyjemne jesienne temperatury proponują synoptycy na najbliższy czas i 17 i 18 stopni pojawi się w stolicy Wielkopolski. No i słońce o nas nie zapomni. A ja cały czas znajduję się w Jasinie, dokładnie przy ulicy Poznańskiej 57. To miejsce znajduje się bardzo blisko wylotu na Warszawę, a tutaj szukamy jesieni. Nie dość, że znalazłem tutaj chryzantemy, nie dość, że znalazłem tutaj różne barwy jesieni, które zachwycają, to także pamiętamy o tym ważnym czasie przełomu października i listopada, wszak już niedługo Dzień Wszystkich Świętych. A tutaj, drodzy Państwo, teraz pokazujemy również wiązanki funeralne, przygotowane, by groby naszych bliskich, groby naszych znajomych wyglądały bardzo godnie, bardzo ładnie również. A tutaj chryzantemy, także w odsłonie fioletowej, purpurowej, kolory, które z pewnością można powiedzieć są ładnymi, eleganckimi, no i takimi, które z pewnością sprawią, że groby naszych bliskich będą godnie uczczone. Widać za moimi plecami także inne chryzantemy, których również nie brakuje, a to przecież symbol jesieni. Jakże ważny, jakże ważna także roślina sezonowa, która przecież zwłaszcza w tym okresie wiedzie jesienny prym. Na dzisiaj, drodzy Państwo, mamy 294 dzień roku i najlepsze imieninowe życzenia ślemy m.in. do Andrzeja i do Aurory. Wszystkiego najlepszego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że dzisiaj obchodzimy dzień statystyki. No, a tak sobie pomyślałem, że zwłaszcza te statystyki pogodowe, mam nadzieję, że te jesieni będą bardzo dobre, czyli wysokie, jak na jesień temperatury, no i dużo słonecznych dni. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Już teraz zapraszam na pierwsze pełne wydanie serwisu Meteo już o godzinie 15. Będę miał przyjemność go dla Państwa poprowadzić. Nie tylko ten serwis, ale każdy pozostały serwis Meteo. Dzisiaj także już nie mogę doczekać spotkania z Państwem. Miłej, pięknej niedzieli. Widzimy się niebawem.